Żona Pana Boga była kobietą rozwiązłą i aż dziw bierze, że z rogami na głowie nie przedstawia się Boga. Za to żona diabła, co nieco w życiu ukradła. Trudno się tu dziwić, no bo przecież to żona diabła. Z ogrodu rajskiego owoc zakazany wykradła. Do dziś ludzie myślą, że to Ewa go zjadła. Kamień odrzuciła, ciało Jezusa ukryła. Cóż to dla niej kamień, diabelska w tym siła. Taką to historię powiedział mi pewien facet, co miał długą brodę i mówił, że żył kilkaset. Kilkaset nie lat, tylko kilkaset epok. Pamiętał czasy, gdy Bóg był jeszcze dzieciak. Nie wiem, czy mu wierzyć i wam też nie powiem. Zresztą nie zalecam wysługiwania się Bogiem. Kto coś o nim wie, niech się zastanowi, czy nie czas najwyższy przyprawić sobie rogi. Nie wiem, czy mu wierzyć i wam też nie powiem. Zresztą nie zalecam wysługiwania się Bogiem. Kto coś o nim wie, niech się zastanowi, czy nie czas najwyższy przyprawić sobie rogi. Dziękujemy.